Witam ponownie. Teraz opowiem o robieniu kontrolki stopy z uchwytami IK Handle, tak zwany reverse foot control, czyli nie kontrolujemy bezpośrednio naszych IK Handle, tylko inne obiekty. Dlaczego tak robimy? Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że IK Handle tutaj nie mamy w Translate Rotate 0, czyli powiedzmy, jeżeli przemieścimy stopę, a chcemy ją teraz resetować na poprzednią pozycję, jak tutaj wpisujemy 0, to widzimy apokalipsa, wszystko nam przyciąga do środka układów współrzędnych, więc można to zrobić na przykład za pomocą grup. To już nazwałem wszystko, widzimy całą hierarchię. Hip, knee, ankle, ball, toe i efektory, też nazywane wszystko. Zaznaczamy wszystkie nasze IK handle, naciskamy Ctrl G, mamy teraz to w grupie. Wybieramy nazwę na jakiś foot, powiedzmy. I od razu nasza grupa jest w centrum układów współrzędnych. Okay. Możemy przenieść ją tam, gdzie będzie pięta. Tutaj nie ma geometrii, więc pięty nie ma. Powiedzmy, że gdzieś tutaj jest pięta. I teraz będzie nam ta grupa odpowiadała za przemieszczanie naszej stopy, za obrót dookoła pięty i obrót w górę i w dół napięcia. Dobra. Teraz bierzemy naszą kontrolkę palcy i możemy wyginać palce, więc ale nie możemy też nadal resetować, więc grupujemy to jeszcze raz. I teraz insert i przemieszczamy to na naszego ball jointa. Zmieniamy nazwę na toe. I teraz jak obracamy wokół X, to nam się nic nie rozciąga, nasz IK handle i nam się pięknie wygina. Dobra. No i możemy to zresetować oczywiście. Teraz zaznaczamy ball i leg, te dwa, i tworzymy im własną grupę. Do czego ta grupa? Teraz naciskamy insert i przenosimy na palce. I to jest do ustawiania nogi na palcach oraz obracania wokół nich. Więc nazwijmy to, jakby to nazwać. To stand, że na wstawianie na palcach. No już powiedzmy, no, nie udziwniajmy. I jeszcze by się jedna przydała. Weźmy same leg, czyli to tej nogi naszej najwyższy. Zgrupujmy go. Przenieśmy pivot na ball i to będzie nam odpowiadało za podnoszenie pięty. Nazwijmy to heel. Tam. No niech będzie samo heel. Ok, tak to wygląda nasza hierarchia tutaj. I może tutaj, jak mamy tą foot control, więc kiedy control A w display handle, gdzie mieli to od razu wyświetlane wszystko, żeby niczego nie szukać. I od razu może w gdzie to jest? Toe stand. To jest ta kontrolka tutaj na pivot na palcach. Tutaj też włączmy to, bo tutaj będzie od razu możemy schować nasze IK handle. Ctrl H. I tutaj mamy tą band, to naszą kontrolkę. Będzie odpowiadało za obrót na palcach i stawianie nogi, więc łatwiej będzie tutaj zapaść po prostu i zacząć ją obracać. Tak samo jak pięte. Tylko że jeszcze nam zostały dwie kontrolki. To obracanie palcami i heel, czyli podnoszenie pięty. To możemy podłączyć na przykład albo pod tą stopkę, albo pod tutaj. Podłączmy tutaj na przykład. Więc dodajemy atrybuty. Na początku może to Cock and Hide, bo nie potrzebujemy. Sprawdźmy, ile będziemy potrzebowali na przykład na heel. Więc 0, od 0 do powiedzmy, no nawet będzie za dużo, 40 powinno wystarczyć. Teraz bierzemy tą i tutaj no powiedzmy 40 w jedną, 40 w drugą. Dobra, więc add, zaznaczamy naszego foota, dodajemy add attribute, nazwijmy to tą band. Nie będzie.
Minimum minus 40, maksimum 40, default 0, add. Dobra. I drugi będzie heal stand, powiedzmy, minimum 0, maksimum było chyba 40, jeżeli dobrze pamiętam. Default 40, dobra. I teraz musimy to podłączyć pod nasz toe i heal. Więc tutaj mamy wartości identyczne, 40 minus 40, jakie będziemy mieli w obrocie tego tutaj względem osi Z. Nie. Względem osi X właśnie, nasza grupa. Więc możemy to podłączyć najprościej nie przez C-Drive and Key, tylko przez Connection Editor. Bierzemy to bend po lewej i to po prawej i to będzie rotate x. Ok, szukamy rotate x, rotate, gdzie jest rotate, nie widzę, ślepy jestem. Ok, mamy, podłączamy, już widzimy, jest na żółto, znaczy, że jest przez bezpośrednie połączenie kontrolowane. Fajnie. I teraz heal, zaznaczymy tutaj heal, tu klikamy na heal. Reload right i tutaj będzie też x, więc rotate x powinno działać. Sprawdzimy w boju. Uwaga, pięknie podnosi nam się. A teraz paluszki, gitara. No i właśnie o to tutaj chodzi. I to mniej więcej tyle. Dodatkowo, no nie jest to najpiękniejsze takie malutkie rupolki, więc zamiast tej grupy można dodać cokolwiek. Może to być na przykład krzywa jakaś, przypomina stopę. Jeszcze fajnie wygląda w niebieskim kolorku. Gitarka. Czyli powiedzmy też dodajemy pivot w naszej pięcie. I teraz, żeby zmienić, żeby na przykład ten tutaj, nasz foot nie kontrolował ruchu tutaj stopy, tylko nasza krzywa teraz, no to otwieramy foota, łapiemy te dwie grupy, toe i toe stand, chyba będzie dobrze, i przeciągamy środkowym przyciskiem na foot. To już możemy nawet wywalić i teraz widzimy, działa obroty. Wszystko gitarka. Jedno, co teraz musimy dodać, to atrybuty do kontrolowania naszego toe, naszego heel. Więc heel bend, no tutaj już nazwałem, przygotowałem sobie, tylko nazwałem je inaczej. No tam, powiedzmy. Więc nie wiem, jak tutaj jeszcze ustaliłem. Minimum, maksimum, 30 heel bend. 30 to bend. Ok, no dobra, no więc bierzemy przez connection editora toe bend, ładujemy po prawej toe, bierzemy rotate x, teraz bierzemy heel bend po prawej rotate x naszego heela i teraz toe roll, bo chcę usunąć tą grupę tutaj naszą, żeby nam nic nie przeszkadzała, więc wyłączmy eke handle i toe roll, więc mamy tutaj jeden i drugi, więc a tu mamy jeden atrybut, więc toe roll to niech będzie względem osi Y, później tam jeszcze jeden będzie względem osi X, więc Y powiedzmy po 30 na jedną i na drugą stronkę, więc wyedytujmy nasz atrybut to roll, chyba tak. 3 minus 30 i 30, dobra. Close connection editor to roll, to jest ten i podłączamy pod gdzie masz to rotate, pod rotate Y. Sprawdzamy w boju od razu. Ok, działa.
I dodajemy nowy atrybut, tylko jeszcze nie wiem na ile. Powiedzmy tak, o, z 50 może. Do dołu nie wiem, czy powiedzmy jak stopa będzie wyżej. Wysoka, bardzo wysoko. To może się przydać. Powiedzmy obracanie tego w dół. Więc też tam możemy wrzucić coś podobnego. Dobra. Więc ile to było? 50 chyba. Więc w jedną stronę niech będzie te 50, a w drugą damy to samo. Tam jak będzie coś źle, to później zawsze można wyedytować. Add attribute i nazwijmy to było to roll, to teraz będzie to, nie wiem, twist. Minimum minus 50, maksimum 50, default 0. OK, dodajemy. Connection editor. Toe twist. To i teraz będzie reload right, rotate x. OK, widzimy, już dwa kanały są kontrolowane. Sprawdzamy toe twist. Nasz leci w dół, leci w górę. Dobra. Toe roll obraca się. Wspaniale. Heel podnosi piętę. Toe bend. Super. A cała nasza kontrolka dodatkowo kontroluje stopę i obracamy nią napięcie. No i jeżeli coś pozmieniamy na wszystkie sposoby, okaże się, że wszystko razem nie działa. Ok, jeszcze ją obróćmy jakoś dziwnie, wszystko jest pomęczone. Zaznaczamy wszystko, 0, enter i mamy resecik piękny. No i to mniej więcej tyle właśnie o reverse foot control w oparciu na o grupy.